Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Tutaj dzisiaj z nami oraz Państwa przed ekranami, szczególnie ekranami smartfonów, bo o smartfonach i o ochronie smartfonów będzie dzisiaj bardzo dużo. Witamy na konferencji naukowej w ramach projektu MyScreen Cut and Use, kompleksowy system produktowo-usługowy ochrony urządzeń elektronicznych przed uszkodzeniem. Zaprezentujemy dziś wyniki badań przemysłowych oraz prac rozwojowych i wypracowanych w ramach projektu doświadczeń. Zostanie również pokazany cały system Cut and Use w swojej najnowszej, najbardziej rozbudowanej odsłonie. Firma Lamel Technology pracowała nad elementami systemu Cut and Use wspólnie z jednostkami naukowymi. Była to Politechnika Gdańska, Politechnika Wrocławska, a także pracownicy naukowi Uniwersytetu w Zielonej Górze. Projekt został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020, oś pierwsza Gospodarka i Innowacje, działanie 1.1 Badania i Innowacje. A teraz już zapraszam produkt menadżera Cut and Use Piotra Kozłowskiego. Wielkie brawa. Cut and Use to jest nasza najnowsza odsłona dziedziny ochrony wyświetlaczy. Nasze dzisiejsze urządzenie, Plotter Cut and Use 5.0, zawiera nasze całe doświadczenie i potrzeby rynku i klientów. Automatyczne zaciąganie folii, automatyczne pozycjonowanie folii przed cięciem dzięki umieszczonemu sensorowi. Coś, co wyróżnia nas na rynku, to są dwa skanery kodów, QR i EAN. Kod QR rozpoznaje typ folii i przekazuje informacje o parametrach cięcia do samego plottera, tak aby każda folia była perfekcyjnie wycięta wobec swojej grubości, charakterystyki. Kod EAN jest rozwiązaniem przyjaznym dla operatora. Wystarczy, że weźmiemy pudełko z danym urządzeniem, telefon, smartwatch, tablet i zeskanujemy kod EAN z pudełka i aplikacja automatycznie rozpoznaje markę, model. W tym momencie pozostaje nam tylko przyciśnięcie tnij i nasza rola na tym etapie się kończy. Oczywiście przyspiesza to działanie, jak i też eliminuje problem popełnienia błędu, załóżmy przy pomyłce modelu danego urządzenia. Tak więc jak najbardziej przyjazne rozwiązanie. Oczywiście możemy wycinać rozmiary do 16 cali. Nie będziemy teraz mówić o wszystkich funkcjach tego urządzenia, bo mamy kilka nowych rozwiązań, którymi chcemy się dzisiaj z Państwem podzielić. MyScreen Protection and Style. W tym przypadku możemy całkowicie spersonalizować nasze urządzenie, wybierając dowolne zdjęcie, grafikę. Możemy skorzystać z naszego kreatora na stronie myscreen.studio, gdzie wrzucamy swoje zdjęcie, dowolną grafikę, korzystamy z załączonej galerii, zapisujemy projekt w postaci wspomnianego kodu QR i przychodząc do dowolnego punktu, ten skaner po zeskanowaniu danego kodu QR automatycznie zaczyna produkcję spersonalizowanej ochrony. Adhesive Booster. Jest to ściereczka do czyszczenia ekranu, która ma specjalną funkcję. Ściereczka została zaprojektowana w ten sposób, aby zwiększała przyczepność folii do ekranu, który jest pokryty warstwą oleofobową. Dzięki użyciu tego rozwiązania skracamy bardzo czas aplikacji folii na telefonie. Przechodzimy do naszej kolejnej nowości. Pierwsza maszyna typowo automatyczna do instalacji folii na telefonach komórkowych. Jest to urządzenie całkowicie uniwersalne. Eliminuje problemy związane ze źle nałożoną folią na telefon. Cały proces instalacji polega na wciśnięciu klawisza Start i wyciągnięciu gotowego telefonu, którym już może cieszyć się klient. Dziękuję. No i zapraszam naszego gościa naukowego, patrona naukowego, doktora inżyniera Wojciecha Babireckiego. Brawa. Lubię trudne wyzwania i lubię trudne zadania, to się zgodziłem. Stąd moja obecność tutaj i udział w tym projekcie. Zdjęcia, które Państwo widzicie za mną, to i następne, to są zdjęcia takie przykładowe właśnie podczas montażu, podczas produkcji tej maszynki, tych pierwszych prototypów. I
na końcu, jak już zmontowaliśmy to mechanicznie, to kolejnym krokiem było wprawienie w ruch tej maszyny, tak? Czyli nadanie jej tej funkcjonalności. To mechanika mechaniką, ale jest tutaj sporo komponentów elektronicznych czy automatycznych. Tutaj oczywiście pomagał mi kolega automatyk, który się na tym doskonale zna, zaprojektował sterownik do tego urządzenia, wszystko podłączył, napędy, czujniki, no i wprawił to w ruch i sprawił, że ta maszynka ożyła. I tak ona wygląda w efekcie końcowym, możemy ją oglądać tutaj za mną. Działa, pełnia te funkcje, które miała spełniać, czyli zakładam, że no cel przez nas postawiony został zrealizowany. Powitajmy pana Igora Adamskiego, który opowie nam o zaletach handlowych Cut and Use. Faktycznie Cut and Use w przeciągu ostatnich 2 lat stanowił trzon naszej sprzedaży i pozwolił nam wejść na wiele nowych rynków i do wielu nowych kanałów sprzedaży. Co jest bardzo istotne z perspektywy Cut and Use, to jest fakt, że ten system, ten produkt został bardzo mocno powiązany z usługą. Osoby mogą przyjść do punktu sprzedaży i oprócz zakupu samego produktu uzyskać usługę instalacji materiału na telefonie, czego nie są w stanie uzyskać w przypadku zakupów online'owych. Do pewnego momentu produkty z kategorii ochrony ekranu, takie jak szkła, folie hybrydowe, były sprzedawane w cenie X. W momencie, w którym zostało one powiązane z usługą z systemu Cut and Use, ta cena potrafiła wzrosnąć o 20-30 zł. Co dodatkowo napędzało kanały sprzedaży do wprowadzania tego systemu do swojej oferty. Maszynka ta po wprowadzeniu na punkt sprzedaży ma zapewnić najlepszej jakości instalację bez konieczności specjalistycznego szkolenia personelu sprzedażowego z tego zakresu. No i będziemy się z Państwem powoli żegnać. Jeszcze raz powiem, że to była konferencja naukowa w ramach projektu MyScreen Cut and Use. Kompleksowy system produktowo-usługowy ochrony urządzeń elektronicznych przed uszkodzeniem. No i zapraszamy do współpracy. Dzięki wielkie.